Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Czy pieniądze mają znaczenie? Byłbym szalony, gdybym po nagraniu prawie 90 odcinków podcastu Nic za darmo powiedział, że nie mają, ale dzisiaj nie chodzi o moje odpowiedzi. Dzisiaj chodzi w dużej mierze o wasze odpowiedzi. Będzie też trochę badań naukowych, trochę przemyśleń różnych autorów książek i naukowców, i mam nadzieję, nieco inspiracji, że można wziąć sprawę w swoje ręce i po prostu zacząć działać. W dzisiejszym odcinku podcastu Co o szczęściu i pieniądzach mówi nam nauka? Jaka jest najlepsza dywidenda, którą każdy z nas może otrzymywać i dlaczego warto zdać sobie sprawę, że pieniądze mają gigantyczne znaczenie, ale wszystko zależy od tego, jak ich użyjemy. No i w tym odcinku konkurs dla słuchaczy, a do wygrania cenne nagrody: tablet i zestawy książek. Koniecznie dosłuchajcie do końca, nie dość że ciekawy temat, to jeszcze można po odsłuchaniu wygrać fajną nagrodę. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Gromadzenie pieniędzy nie da ci szczęścia, jednak umiejętność zarabiania, inwestowania i wydawania ich w wartościowy sposób pomoże ci w jego osiągnięciu. Nie do nas, ani do żadnego banku należy definiowanie, co jest dla ciebie ważne, ale możemy pomóc ci to osiągnąć. Co więc czyni cię szczęśliwym? Brzmi jak początek fajnej książki o finansach albo niedzielny wpis przemka Gershmana na naszej facebookowej grupie, ale nie, to jest fragment kampanii Saxo Banku. Kampania nazywa się Money Matters, i jak wejdziecie na stronę podlinkowaną pod tym materiałem, to zobaczycie pięć świetnych krótkich animacji, które podchodzą do tematu pieniędzy na bardzo różny sposób, ale dotykają wyjątkowo ważnych spraw. W jednym z filmów pojawia się nawet wątek wojny. Myślę, że nikt projektując te scenariusze pewnie kilka miesięcy temu nie spodziewał się, że tak szybko te słowa nabiorą mocy dla słuchaczy, szczególnie w naszym regionie tego świata. Money matters czyli dlaczego pieniądze mają znaczenie chociaż przyznaję, że ładunek emocjonalny tego słowa po angielsku wybrzmiewa chyba nieco mocniej niż jego polski odpowiednik. Dzisiaj nad tym tematem się zastanowimy, a pod koniec odcinka czeka na Was niespodzianka z nagrodami do wygrania które sponsoruje właśnie Saxobank partner tego odcinka. Jak już wiemy, kto jest partnerem odcinka, to pozwólcie, że w kilku słowach nieco go przedstawię. Saxobank jest bankiem inwestycyjnym z duńską licencją bankową. To w praktyce oznacza, że depozyty chronione są do wysokości aż 100 tysięcy euro. Jest to międzynarodowa instytucja finansowa, oferująca akcje i etf -y z 60 giełd z całego świata, a także kontrakty CFD, futures, opcje, instrumenty oparte o kursy kryptowalut i zarządzane portfele dostosowane do różnych profili ryzyka. Może tym bardziej Was zainteresować w okolicznościach, gdy coraz więcej osób rozgląda się za geograficzną dywersyfikacją swoich portfeli. Skoro wszystko jasne, to zaczynamy już nasz odcinek. Czy pieniądze dają szczęście? Ale trywialne pytanie na początek, co? Jak tu poważnie ugryźć taki temat? Sięgnijmy najpierw do nauki, bo takie pytanie ktoś już przecież próbował badać. Ja znalazłem kilka takich prób zbadania zjawiska i przyznaję, że odpowiedzi mogą być dla Was nieco zaskakujące. Ciekawe badania nad zależnością między pieniędzmi a szczęściem przeprowadzili socjolog Glenn Firebaugh z Pennsylvania State University oraz absolwentka Harvard University Laura Tach. Chcieli oni przekonać się, czy poczucie szczęścia zależy faktycznie od tego, ile można za swoje zarobki kupić, czy może od wielkości dochodów w porównaniu z innymi. I wykorzystywano do tego badania ankiety przeprowadzone wśród osób między 20 a aż 64 rokiem życia, więc dosyć spore spektrum. I uwaga, w latach 1972-2002, czyli zobaczcie, jakie to jest spektrum do analiz, przeanalizowano wtedy ich dochody, zadowolenie, zdrowie, wykształcenie, skutki starzenia się, rasę oraz stan cywilny. Więc całkiem sporo czynników, i bardzo ciekawe wnioski z tego wyszły. No, oczywiście najważniejsze dla szczęścia okazało się w długim terminie zdrowie. Ale co ciekawe, na drugim miejscu były już dochody. Dopiero gdzieś tam, daleko później, wykształcenie, stan cywilny i inne czynniki. I co jest w tym naszym badaniu najważniejsze? Ludzie, oceniając swoje dochody, porównują się z rówieśnikami. To jest dominująca metoda. Poczucie ich szczęścia zależy głównie od tego porównania. I o ironię było kiedyś takie badanie w Polsce, nie wiem czy nie robił tego nasz bank centralny czy jakaś jednostka podlegająca mu blisko. Pytano Polaków, co to znaczy właśnie być bogatym. I popularną odpowiedzią w tej ankiecie była autentycznie odpowiedź: mieć więcej pieniędzy od sąsiadów. Fireball, czyli główny autor badania, wymyślił przy okazji tego badania tak zwaną hipotezę hedonistycznego kieratu. Czyli osoby pracujące w zawodach dających niewielkie możliwości zwiększania dochodów stają się z czasem mniej szczęśliwe. A dlaczego? Bo chcą pozostać na stałym poziomie zadowolenia, więc muszą konsumować coraz więcej i więcej. No bo muszą dorównać z sąsiadom. Ale tamci sąsiedzi też chcą konsumować więcej i więcej i zwiększać zarobki, więc wszyscy napędzamy się nawzajem. I tak oto wszyscy staramy się mieć więcej od sąsiada. Definicja szczęścia zbadana przez naukowców. Straszna wizja, co? Pamiętajcie o tym badaniu za każdym razem, gdy przyjdzie wam do głowy taka motywacja do zarabiania. Żeby mieć więcej od znajomych, przyjaciół, sąsiadów, bliskich czy najładniejsze auto na osiedlu. Żeby było ciekawie, to nagrałem kiedyś o tym cały odcinek. Dokładnie znajdziecie go na liście pod numerem 17 podcastu Nic za Darmo. Tyle tylko, że było to w kontekście inwestowania. Zazdrość nazwałem wtedy trzecią emocją wśród inwestorów. No, wszyscy wiemy, że zaraz pochciwości i strachu. To są te dwie emocje, o których zawsze usłyszymy, zawsze przeczytamy. Nie będę wam tu spoilerowo całego odcinka opowiadał, ale generalnie chodzi o to, że jeśli porównujemy się w inwestowaniu, w oszczędzaniu i tak dalej, to powinniśmy się porównywać do. Siebie z przeszłości, a nie do sąsiada, kolegi, koleżanki i tak dalej, bo tam jest tak dużo różnych czynników, że może się okazać, że takie porównanie jest absolutnie, kompletnie bez sensu, ale psuje nam nasze samopoczucie, psuje nam nasz spokój, nasze zdrowie psychiczne i de facto wpływa negatywnie na nasze inwestycje w przyszłości. Koniecznie odsłuchajcie, jeśli was też to rusza. No ale w każdym razie, a propos tego porównywania, nie wpadnijcie w tę pułapkę. Jak już znacie to badanie, o którym teraz sobie powiedzieliśmy, że przez tych kilkadziesiąt lat ci ludzie są głównie zazdrośni o innych i to jest fundament szczęścia w pieniądzach, no to chyba wiecie, czego się wystrzegać, a my możemy iść dalej. Jak zobaczyłem filmy Banku, to od razu przypomniałem się jedna z moich ulubionych książek. I przygotowując się do tego odcinka, od razu sięgnąłem po mój ulubiony rozdział z tej książki. Rozdział o szczęściu i najlepszej dywidendzie, jaką możemy otrzymać. Ta książka to jest Psychologia Pieniędzy Morgana Hausela, a ten rozdział to jest rozdział siódmy, nazwany Wolność. Będzie trochę cytowania, ale warto. Najwyższą formą bogactwa jest sytuacja, w której każdego ranka możesz po przebudzeniu powiedzieć. Dzisiaj mogę robić to, na co mam ochotę. Ludzie chcą się wzbogacić, bo myślą, że to ich uszczęśliwi. Szczęście to złożony temat, ponieważ każdy z nas jest inny. Jeśli jednak istnieje jakiś wspólny mianownik dla różnych rodzajów szczęścia, takie uniwersalne paliwo radości, to jest nim pragnienie kontrolowania własnego życia. Możliwość robienia tego, co chcesz, kiedy chcesz, z kim chcesz i jak długo chcesz, jest bezcenna. To najwyższa dywidenda, jaką mogą przynieść pieniądze. Trudno się nie zgodzić, prawda? Morgan Housel idzie dalej i, jak zawsze w swoich książkach, sięga po fajne potwierdzone badania. Angus Campbell, urodzony w 1910 roku i prowadzący przez całe swoje życie badania nad rozumieniem szczęścia przez człowieka, w 1981 roku w swojej najważniejszej w życiu publikacji doszedł do takich oto wniosków. Posiadanie silnego poczucia kontroli nad własnym życiem jest bardziej wiarygodnym czynnikiem wskazującym na pozytywne uczucia związane z dobrym samopoczuciem niż dowolne, obiektywne warunki życiowe, które wzięliśmy pod uwagę. Zastanówcie się, jak mocne jest to zdanie. Nie dom, nie rzeczy materialne, nie wykształcenie, nad którym pracowaliśmy długie lata, żaden prestiż naszej pracy, piastowane stanowisko, absolutnie nic, a nic, a już na pewno nie wynagrodzenie. Najważniejsze jest to, że mamy kontrolę. A idąc dalej, nie chodzi tutaj tylko o kontrolę podejmowanych wyborów w życiu, ale chociażby o kontrolę czasu. Bo im więcej mamy pieniędzy, tym większy mamy komfort tego, jak tym czasem możemy zarządzać. Przykładowo, jeśli stracimy pracę, nie mając żadnych oszczędności, to mamy bardzo poważny problem. Zaraz wpadniemy w długi, albo wylądujemy w pracy, która nie sprawia nam żadnej radości. Musieliśmy ją błyskawicznie znaleźć, no bo po prostu bardzo pilnie jej potrzebujemy. Oddajemy zatem swój cenny czas, najważniejszy zasób, jaki mamy, na rzecz pieniędzy potrzebnych nam pilnie do przeżycia. Czy może być lepsza motywacja do oszczędzania i budowania kapitału? To jest możliwość kontrolowania swojego czasu dzięki swoim pieniądzom. Tylko tyle i aż tyle. I to z tej prostej idei wziął się poniekąd cały ruch Fire, czyli ruch tych ludzi, którzy oszczędzają i inwestują maksymalnie możliwe kwoty od najmłodszych lat, bo chcą sami decydować o tym, kiedy odejdą na emeryturę i co wtedy będą. Robić z życiem. I trzeba przyznać, że jak się usiądzie do liczb, to taki sensowny kapitał sprawia, że faktycznie może nas nie interesować ustawowe wiek emerytalny. Równie dobrze możemy nie musieć zarabiać dobrych 20 lat wcześniej. No ale to oczywiście zależy od kapitału, ale też skali naszych potrzeb. Więc to nie jest wszystko takie super proste, że siadamy do Excela, dwa kliki i sobie wyliczamy, ile musimy zarabiać, kiedy i jak. Myślę, że też niektórzy, jak patrzą teraz na inflację, czy patrzą na to, co się dzieje na świecie, no to po prostu jest całkiem sporo zmiennych. A przy tym wszystkim musimy jeszcze pamiętać o naszych potrzebach, które determinują to, jak te nasze super emerytury ruchu Fire musiałyby wyglądać. Ale wniosek jest cały czas taki sam. Jesteśmy w stanie to zrobić i te pieniądze mogą czas kontrolować. Tyle tylko, że to my musimy postawić to sobie za priorytet. Z tym wspomnianym poczuciem kontroli sprawa jest jeszcze ciekawsza, gdy sięgniemy po naukowo opracowania. I znowu tutaj przydała mi się trochę psychologia pieniędzy. Hauser uwielbia tutaj wyszukiwać takie ciekawostki, które przemawiają do nas albo liczbami, albo wnioskami z bardzo, bardzo dużych badań. I tutaj akurat Johna Berger, profesor marketingu z Uniwersytetu Pensylwanii, który tak to podsumowywał w swoich badaniach. Ludzie lubią czuć, że mają kontrolę, że trzymają stery. Kiedy namawiamy ich, żeby coś zrobili, czują, że tracą wiarę. Widzą, że sami nie dokonali tego wyboru, tylko ktoś to zrobił za nich. Dlatego odmawiają albo robią coś innego, nawet jeśli tak naprawdę w innych okolicznościach chętnie by to zrobili. I tu, jak dopowiada nam Morgan Hausel, kiedy zrozumiesz, jak prawdziwe są te słowa, uświadomisz sobie, że takie dysponowanie pieniędzmi, aby mieć życie, w którym możesz robić to, co chcesz, kiedy chcesz, z kim chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz, jak długo chcesz, jest niewiarygodnie dużym zwrotem w życiu. Rok temu wystąpiłem na TEDx z taką myślą: Wolność finansowa nie powinna być Twoim celem. Tytuł może nieco oburzający mówców motywacyjnych, ale koncepcja jest taka, że pieniądze to absolutnie nie może być cel sam w sobie. Ale pieniądze to jest narzędzie, dzięki którym można zrobić dużo dobrego. I to był zawsze mój sposób patrzenia na pieniądze, że one mają ogromne znaczenie, ale nie wtedy, gdy się kupuje bajerańskie auto, nową konsolę czy markowe ubrania, ale wtedy, gdy mogę na przykład podjąć ważną życiową decyzję. I zabezpieczenie finansowe pozwala mi na podjęcie tej decyzji. No albo coś bardziej aktualnego. Mogę komuś pomóc, a być może nawet mogę komuś uratować życie. I to nie pieniądze są wtedy dobre, ale nadal ja jestem. A pieniądze są tylko narzędziem. A tu akurat pięknie pasuje mi cytat właśnie ze wspomnianej kampanii z tych filmów Money Matters, tam pada takie zdanie, narzędzia nie decydują o tym, w jakim celu są wykorzystywane. To my zawsze o tym decydujemy. Od nas zależy oczywiście, jak z tych narzędzi skorzystamy i jak to narzędzie sobie z biegiem lat zbudujemy. To jest filozofia, z której ja wychodzę od naprawdę już wielu lat i. Ci, którzy słuchają dosłownie tego podcastu od pierwszego odcinka, czy ci, którzy od lat znają ten kanał YouTube, czy moje teksty, czy wykłady, czy w ogóle działalność w sieci, no to mogę śmiało powiedzieć, że za wszystkimi tymi materiałami stoi ta sama filozofia. Że ja też sobie buduję to narzędzie, które jest w stanie zrobić dużo dobrego i które jest diabelnie ważne do tego siódmego rozdziału Morgana Housela, czyli do rozdziału o wolności. Bo bez tego, o takie czyste poczucie wolności podejmowania naszych decyzji zarządzania naszym czasem. No i jest po prostu dużo, dużo trudniej. Zaczęliśmy trochę od Hausela, więc Hauselem skończymy, to już jest ostatni jego cytat, obiecuję, ale warto. Świat jest pełen ludzi, którzy wyglądają skromnie, ale tak naprawdę są zamożni, oraz takich, którzy wyglądają na bogatych, ale w rzeczywistości znajdują się na skraju niewypłacalności. Pamiętaj o tym, gdy będziesz oceniać czyjeś sukcesy i określać własne cele. Dla wielu z nas problemem jest to, że łatwo jest znaleźć bogate osoby, które są dla nas wzorem do naśladowania ale trudniej jest znaleźć zamożnych ludzi, ponieważ z definicji ich sukces jest mniej widoczny. Hauser w swojej książce pięknie opisuje te różnice między bogactwem a zamożnością, które nam się bardzo mocno zacierają. I może też wynika to z tego, że amerykański rynek jest zupełnie inny, i też, jak przełożymy to wszystko na liczby, no to faktycznie jest to taka przepaść pomiędzy tymi naszymi zamożnymi, a ich zamożnymi, i tak dalej. No niemniej jednak, warto jest dobrze to zrozumieć, bo kilka uniwersalnych reguł jak najbardziej może nam się tutaj w życiu przydać, bo na koniec chodzi oczywiście o to, aby to zastosować w naszym życiu i żeby to przydało się nam do budowania kapitału, a nie zostało tylko książkową. Teorią. A teraz z teorii do praktyki, bo teraz to ja mam do Was pytanie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was tym odcinkiem do kilku refleksji, ale warto pójść krok dalej. Już wiecie, dlaczego pieniądze mają dla mnie znaczenie. To teraz Wy mi powiedzcie, jakie znaczenie mają pieniądze dla Was. I to jest część konkursowego zadania, i już tłumaczę o co chodzi. Partner konkursu Saxo Bank, zafundował fajne nagrody, jest ich dokładnie 11, a najcenniejsza to tablet, nowiutki iPad od giełdowego giganta firmy Apple. Kolejnych 10 nagród to coś, z czego chociażby subtelnie czerpałem wiedzę do tego odcinka, czyli oczywiście moje ukochane książki. Pakiety książek, śladami Warrena Buffetta oraz cytowany tu dzisiaj Morgan Housel ze swoją psychologią pieniędzy. Wystarczy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, wejść na stronę Money Matters podlinkowaną pod tym materiałem i obejrzeć pięć krótkich filmów Saxobanku, a w komentarzu pod tym nagraniem napisać, który z nich jest Wam najbliższy. Oraz część druga, ta kreatywna. Odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie mają pieniądze dla Was. Odpowiedzieć trzeba w komentarzu pod materiałem na kanale YouTube Doradca TV. I to jest bardzo ważne. Regulamin macie podlinkowany i do doczytania również pod materiałem YouTube'owym, więc jeśli słuchacie tego ze Spotify, Apple Podcast albo jakiejkolwiek innej aplikacji i chcecie wziąć udział w konkursie, zachęcam serdecznie. To ja potrzebuję, żebyście jednak weszli na kanał YouTube Doradca TV i tam będziemy się komunikować. I od razu jeszcze dodam, że najlepiej, żebyście nie wklejali przy okazji żadnych linków, bo przez to wasz komentarz może się nie wyświetlić prawidłowo. To kwestia zabezpieczeń konta YouTube'owego. Odpowiedzi możecie udzielać do 24 marca do północy, a ze zwycięzcami skontaktuję się dwa dni później, kiedy już wybierzemy najlepsze, najciekawsze odpowiedzi. Ja przyznaję, że nie mogę się doczekać waszych odpowiedzi, bo ja uwielbiam takie konkursy. To dla mnie zawsze jest duża inspiracja i sposób na lepsze poznanie was, słuchaczy i widzów. Każdy z nas patrzy na finanse przez filtr swoich doświadczeń, buduje jakieś przekonania i myśli w bardzo określony sposób. U każdego z nas bodźcem do zmiany nawyków może też być zupełnie co innego. I czasem dochodzi do takich ciekawych sytuacji, że dwie osoby myślą podobnie na temat pieniędzy, ale przyczyny, dlaczego tak myślą i postępują, są zupełnie inne, bo gdzieś tam leżą w doświadczeniach. I później takie rzeczy pięknie widać właśnie w takich odpowiedziach, komentarzach, dyskusjach. No a konkurs jest najlepszą zachętą, bo wystarczy tylko podzielić się jakąś fajną historią, napisanym fajnym komentarzem. I można albo zostać z pakietem książek w dłoni, albo może nawet nowiutkim tabletem. Ja powiem więcej, ja zawsze uwielbiam wspominać tego typu sytuacje, ile jest historii wielkich przedsiębiorców, których nie jednych napędzała chęć zmiany świata, ale zobaczcie ilu było takich, których napędzał strach. Na przykład zaznali skrajnej biedy w dzieciństwie. I już zupełnie inne podejście do pieniędzy. To są niesamowite rzeczy, o których m.in. E, pisze Morgan Housel, o których m.in. mówi Saxobank w swojej kampanii Money Matters. I wydaje mi się, że niezależnie od motywacji, doświadczenia i historii, no nie trzeba Was bardziej przekonywać, że dla każdego z nas pieniądze mają znaczenie. A ja nie mogę się doczekać, jak dowiem się, jakie znaczenie mają dla Was do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.